Cześć wszystkim, tu Gosia Piecha z Centrum Języka Angielskiego CEL. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Jak to jest poprawnie? Dzisiaj chciałam Wam pokazać taki obrazek, gdzie jest serduszko zamiast pewnego słowa. Na pewno wiecie, jakie to jest słowo. Jest to słowo, które piszemy L-O-V-E, tak? Ale jak to słowo czytamy? Bardzo często czytacie go jako love, tak? Albo love czasami. A tutaj zamiast tego o powinniśmy czytać króciutkie a. Takie są zasady według słownika, tak? Według poprawnej wymowy powinniśmy mówić tutaj love. Wiem, że często mówicie mi, że jak słuchacie piosenek czy oglądacie jakieś filmy, słyszycie love, ale to powinno być króciutkie a, love. Czyli jeśli chcielibyśmy tutaj przeczytać cały ten wyraz, byłoby to we love it. Tak? Tak powinno to brzmieć. Jest więcej takich wyrazów, które mają o, a powinniśmy czytać a. Ja Wam tutaj dałam parę przykładów ze słownika. W pierwszym przykładzie jeszcze mamy słówko love. Romeo and Juliet is a classic love story. Tak? Czyli nie love story, tylko love story. Romeo i Julia jest klasyczną opowieścią miłosną. Kolejne takie słówko to cebula. Często mówimy onion, a powinno być onion. Zobaczcie. Dry fry the onion and garlic for 5 minutes. Czyli podsmaż bez oleju cebulę i czosnek przez 5 minut. Tak? Czyli pamiętajcie, onion. Kolejne słówko to czas przeszły od słówka wygrywać. Słówko wygrywać to jest win, a czas przeszły won. Zobaczcie, mam takie zdanie dla Was. She won 160 pounds on the lottery. Tak, czyli ona wygrała 160 funtów na loterii. Czyli nie won, tylko won. I kolejne słówko to słówko firma. Bardzo często słyszę, właśnie jak moi uczniowie mówią company, a powinno być company. Zobaczcie. Which company do you work for? Czyli dla której firmy pracujesz? I jeszcze jedno słówko mam dla Was, bardzo powszechne, często używane. Słówko, które oznacza pieniądze. Ono też ma o w pisowni, a powinniśmy czytać króciutkie a. Zobaczcie. Don't spend all your money on the first day of your holiday. Czyli nie money, tylko money. To zdanie oznacza, nie wydawaj wszystkich swoich pieniędzy w pierwszy dzień swoich wakacji. Oczywiście zdania wszystkie wzięłam ze słownika. Więc podsumowując, zapamiętajcie sobie z tej lekcji, że czasami są wyrazy, w których pojawia się nam o, ale powinniśmy czytać króciutkie a. Jednym z takich wyrazów jest miłość albo kochać, tak? Czyli love, cebula, onion, wygrywać w czasie przeszłym, one, firma, company i pieniądze, money. Dziękuję Wam już za uwagę. Jeśli chcielibyście dostać notatkę z tej lekcji, możecie się zapisać na mój newsletter. Tutaj za chwilkę się pokaże taka ikonka. Darmowe notatki z gramatyki. Jak naciśniecie tą ikonkę, możecie zostawić swój adres e-mail. Ja na te adresy wysyłam Wam notatki właśnie z tych lekcji. Dziękuję Wam już za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Gosia Piecha, Centrum Języka Angielskiego CEL. Cześć!